Jedna z ostatnich białych plam na mapie dróg rowerowych Krakowa. Odcinek między Salwatorem a Przegorzałami i dalej wzdłuż Mirowskiej do granic miasta wreszcie doczeka się drogi dla rowerów z prawdziwego zdarzenia. Właśnie trwa projektowanie trasy, z której rowerzyści będą mogli korzystać już za rok. Trudności to oczywiście ograniczenia terenowe, czyli z jednej strony mamy mur bulwarowy rzeki Wisły oraz oczywiście ulicy Księcia Józefa, gdzie prowadzony jest również buspas, także to jest główny problem, aby zmieścić się tutaj z jakimś takim minimalnym parametrem dla rowerzystów, żeby mogli się oczywiście dwóch rowerzystów mijać na tym odcinku. Przyszła droga dla rowerów musi być dobrze przemyślana, zaprojektowana i później wybudowana, bo z tego odcinka korzystają nie tylko rowerzyści, którzy jeżdżą tu na co dzień, ale i ci, którzy dojeżdżają tędy na przykład do Lasku Wolskiego czy nawet zalewu w Kryspinowie. Teraz rowerzyści muszą jechać albo po ulicy razem z samochodami, albo po mocno już zdegradowanej ścieżce wzdłuż Księcia Józefa. Więc wybudowanie tego odcinka, tych dwóch odcinków, znacznie poprawi komfort jazdy rowerzystów w kierunku Kryspinowa oraz Tinca, prawda? Projektowana droga dla rowerów od klasztoru sióstr Norbertanek do węzła Mirowskiego będzie miała około 4 km. Na fragmentach zostanie dowiązana do istniejących rozwiązań rowerowych. Pierwsi rowerzyści mają przejechać gotowym odcinkiem z początkiem listopada przyszłego roku.